Kongres Nowej Prawicy. Norbert Czarnek, Kongres Nowej Prawicy. Tutaj rozmawialiśmy w temacie smogu, natomiast ostatnio wypowiedział się prezes Wolności na temat smogu, że ani w Warszawie, ani w Krakowie, ani nawet na Śląsku nigdy nie widział on smogu. Ale teraz do czego zmierzam? Czy jest się w stanie uchronić obywateli przed wiarą w tego typu tezy stawiane przez polityków, które nie są poparte w żaden sposób badaniami naukowymi? Ale pyta mnie pan, czy ta teza, którą postawił pan, to jest właśnie to niepoparte badaniami, tak? Bo tak. Ja widzę smog czasem, więc dlatego się... Można na każdej lepszej aplikacji w telefonie również sprawdzić współczynniki zanieczyszczenia powietrza. Więc tak. Mam takie wrażenie, że europoseł nie pofatygował się, żeby to sprawdzić. Aha, no to rozumiem teraz to pytanie. No nie, no akurat w Krakowie smog widać. Ja często wjeżdżam do Krakowa i widzę po prostu smog, także akurat może w złych godzinach wjeżdżam. Czy to jest kwestia widoku, czy to jest kwestia jakichś badań? Bo jedni widzą, drudzy nie widzą, więc... Nie, no oczywiście, że to jest kwestia badań i to jest tak, że rzeczywiście są wskaźniki i można wiedzieć, jak wygląda stan zanieczyszczenia powietrza. I no, liczby mówią za siebie, te wskaźniki mówią za siebie, więc trudno to negować. Jest smog, przyczyn jest wiele i to jest złożony problem. Ja jestem strażnikiem tylko tego, by nie skupić się na jednej z przyczyn, która najbardziej kosztowna będzie dla zwykłych, prostych ludzi. A pozostałe elementy, jak decyzyjność władz, polityka nieograniczona, polityka zabudowań, po prostu zostanie poza tą sferą. Więc tutaj ta równowaga musi być zachwiana i tutaj jest rola polityków, żeby nie klepali, że tak powiem brzydko, po jakichś takich szyldach nagłówkowych w różnej prasie bulwarowej. Pani poseł, nie daj mi to spokojnie, poważnie jeździła pani.